Drodzy studenci, doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, spotykamy się w wyjątkowym momencie. To początek nowego roku akademickiego. Część z Was po raz pierwszy ma okazję być na naszym kampusie. Część z Was miała okazję być tylko kilka dni przed wybuchem fali pandemii koronawirusa. Część z kolei wraca po półtorej roku. To z pewnością wyjątkowy czas. Dzisiaj nasz kampus tętni życiem. Cieszymy się, że możemy się tutaj spotkać. Wracamy do stacjonarnego nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Niemal w 100%. Większość zajęć będzie się odbywać tutaj, na naszym kampusie. Gdyby okazało się jednak, że kolejna fala koronawirusa skomplikuje proces dydaktyczny, jesteśmy gotowi na to, aby szybko wrócić do trybu zdalnego nauczania. Poprzednie lata pokazały, że potrafimy to szybko i skutecznie zrealizować. Wierzę, że ten rok akademicki będzie dla Was rokiem wyjątkowym. To czas wielu spotkań, rozmów, wykładów, zajęć. To czas zawierania bardzo wielu przyjaźni. Wierzę również, że w tym roku akademickim uda nam się wspólnie zrealizować cele istotne dla Was, jak i dla naszej uczelni. Życząc Wam wszystkiego najlepszego, wszelakiej pomyślności, zarazem apeluję o przestrzeganie wszystkich istotnych regulacji dotyczących zachowania bezpieczeństwa. To szalenie ważne. Zdrowie jest kwestią najistotniejszą. Zachęcam Was zarazem do tego, aby się zaszczepić. Wiemy bowiem, ze świata medycyny płynie bardzo jasny przekaz. To najskuteczniejszy sposób, żeby chronić zdrowie nas samych i naszych bliskich. Wszelakiej pomyślności w nowym roku.